Zautomatyzowana neurorehabilitacja polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie rehabilitacji. Nowoczesne technologie, tu mam na myśli głównie wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych. Zawsze musimy pamiętać o tym, że to fizjoterapeuta, to terapeuta jest zawsze mózgiem operacji, a urządzenia służące wspomaganiu procesu rehabilitacji są tylko doskonałym narzędziem, które wspomaga proces terapeutyczny w rękach mądrego i świadomego terapeuty. Trening kory czuciowo-ruchowej polega na zastosowaniu w przypadku robotów neurorehabilitacyjnych, i do nich należy właśnie Luna MG, wykorzystania reaktywnej elektromiografii, która pozwala na aktywne zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny. Na czym to polega? Reaktywna elektromiografia, czyli robot przechwytuje sygnał napięcia mięśniowego przez elektrody EMG i na tej podstawie asystuje w aktywnym procesie rehabilitacji. Jest udowodnione naukowo, że pacjenci, którzy aktywnie partycypują w ruchu i wykonują setki, dziesiątki powtórzeń aktywnych, dużo bardziej, dużo lepiej i dużo intensywniej współuczestniczą w procesie tworzenia nowych połączeń nerwowych. Aktywny udział pacjenta w treningu kory czuciowo-ruchowej wpływa na tworzenie nowych połączeń synaptycznych w mózgu, czyli przez zastosowanie nowych technologii wpływamy pozytywnie na neuroplastyczność mózgu. Zautomatyzowana neurorehabilitacja jest ukierunkowana na poprawę funkcjonalną, czyli wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać poprawę zakresu ruchomości, poprawę siły mięśniowej, poprawę koordynacji ruchowej. Czyli nie możemy mówić o jednej konkretnej grupie schorzeń, do których ten proces terapeutyczny czy to narzędzie jest dedykowane. Zautomatyzowana neurorehabilitacja, czyli wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych, świetnie sprawdza się w terapii pacjentów neurologicznych. Czyli wszyscy pacjenci, którzy przeszli udar mózgu, pacjenci po urazie rdzenia kręgowego, pacjenci ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi czy chorobami nerwowo-mięśniowymi, takimi jak SM czy SLA, pacjenci z dystrofią Duchenne, ale zautomatyzowana rehabilitacja znajduje także zastosowanie w szeregu jednostek chorobowych ortopedycznych, u pacjentów pourazowych, a także u pacjentów w przebiegu rekonwalescencji pooperacyjnej.